Siemano, robimy, patrzcie, olej jest rozgrzany, tutaj mamy, robimy właśnie pod pomyki z kontrwywiadem. Przepraszam, że użyłam brzydkich wyrazów, głównie tu przepraszam osoby, które przechodzą koło mojego bloku z dziećmi, no nie jestem idealem, ale idealną mamy masę naleśnikową i najpierw ją wyleję, a potem powiem, o co mi chodzi, albo jednocześnie, patrzcie, tak się robi to. Ale jest pierwszy raz w życiu mi tak wyszło, tak zarobiście to wylać. I teraz powiem tak, moje przesłanie do kontrwywiadu. Chcecie was z największymi i w ogóle do słów. Z największymi wrogami Polski, z Niemcami pracujecie, bo co, są bogaci? Bo wy chyba powinniście zauważyć trochę inaczej niż lokalne władze, elity. Bo jesteście służbami, macie chyba większy związek powinien być z interesem Rzeczypospolitej Polskiej, bo są bogaci Niemcy, dlatego z nimi pracujecie. Przepraszam, kurwa, na pewno bardziej zaoferujecie Niemcom, niemieckim służbom niż litewskim czy słowackim, bo bym to odczuł, a nie wymazali mi wykształcenie? Spoczko, kurde, wam to nie przeszkadza, polskim służbom, chyba jesteście powołane do obrony polskich obywateli. Atakują mnie bronią elektromagnetyczną, a spoko, nie ma sprawy. A jeden mi wtyka zarodek ksenomorfa do ucha? Spoko, dalej, pracujemy dalej, może to jest rosyjski agent, który bardzo po chwilę da się otruć, frajerzy, cholerny, czysty wypad ze surt. Przepraszam, bo robimy pod pomyka. Troszeczkę się zdenerwowałem, ale tylko jak myślę o polskich zdrajcach. To opowiem jaką historię. Aha, no bo tam na moim fejsie Tomek Ufo Musiałak właśnie dałem taki link. Naukowcy sfotografowali w końcu te krążki. Ja na to mówiłem krążki, jak dzieckiem, kiedy wracałem ze szkoły. Pod chmurami widziałem takie krążki, jakby ameby, jakby meduzy. Patrzcie, patrzcie. Zarąbiście, co? Idę. No i pytałem kolegów, ej, widzicie te krążki? One najwięcej ich było tak między 15 a 16, właśnie wtedy jak wracaliśmy ze szkoły, bo rano były tylko czasem. I one były pod chmurami, takie dziwne się te krążki. No i w końcu naukowcy to sfotografowali. No, przypominają ameby, żyją w atmosferze Ziemi. No i są trochę w innym wymiarze. Ja o tym zapomniałem, o tym co widziałem jako dziecko. Bo oprócz tych krążków pod chmurami, które rzeczywiście wyglądały jak jakieś żyjątka, w nocy widziałem jeszcze na ścianach właśnie to, takie szlaczki, takie kółka i to było takie kolorowe. W nocy jak się czasem obudziłem, mój sweter bardzo elektryzował, kot, wszystko, normalnie błyski, iskry, tutaj prawie jak ognisko, wszystko, jak w nocy się obudziłem, wszystko elektryzowało. No i na ścianach widziałem takie kolorowe te gesty. No i wszyscy mówili, tata mówił, to ci się śniło. Mama trochę nic nie mówiła, bo jak byłem mały jeszcze była w porządku i ten. No tam mówili, że to mi się zdaje. I potem miałem 10 lat. Do szkoły najpierw dziadek wykonał zarąbistą robotę. Że po prostu umarł na czas w tym momencie, że jak był pogrzeb, to mnie akurat nie było w szkole, jak przyjeżdżali odszedł dzieci, nie? Bo we wszystkich krajach, no na nas na pewno, do szkół jest taki dzień, że do szkoły, na przykład w Ameryce we wszystkich szkołach tak jest, że do szkoły przyjeżdżają goście i ci goście przede wszystkim tak, zabiorą każde dziecko, które ma zielone oczy, i celtycko-indiańską krew. Jak takie dziecko jest w Ameryce, ma zielone oczy, jak jeszcze jest rude, to ma na 200%, nie? A jak ma krew Indian i krew irlandzką, to też je zabierają, bo te dzieci mają... Po prostu rodzice więcej nie widzą tego dziecka, jakoś tam tłumaczą. No i ten, ja dumnie, to na mojej szkoły przyjechała taka komisja, to akurat byłem na pogrzebie dziadka. No i mnie to ominęło, bo pewnie byśmy nie rozmawiali. Ale dużo gadałem właśnie o tym, że widzę te krążki, te szatki. Niektórzy dorośli, nie pamiętam kto, mówili mi, Tomek nie gadaj o tym, tyle lepiej o tym nie gadaj. Ci akurat mówili, mieli rację, bo w końcu przyjechali panowie.
Oni przyjechali z zastrzykiem dla mnie. Zobaczcie, jakie ładne miasto. No i jak mi dali ten zastrzyk, to po pierwsze straciłem zdrowie na 10 lat. Przestałem po drugie widzieć te meduzy. Przestałem widzieć te szatki na ścianach. No i od tego czasu czuję się tak naspidowany, co już pewnie zauważyliście. To na razie.